Stefan Styczyński patrzy, jak pułkownik Mielkadze dostojnie kroczy po schodach pałacu w Bobolicach. Polski muzealnik prosi Rosjanina: oddajcie nam skarby, które zostały zgromadzone w pałacu. Pułkownik odpowiada: ależ oczywiście, one nie mają dla nas żadnego znaczenia. Następnie w nocy każe je zapakować i w dwóch pociągach towarowych wyekspediować na wschód. Dzisiaj w Dolnośląskich Tajemnicach idziemy dalej śladem listy Grundmana, czyli składnic, które pod koniec II wojny światowej zorganizował na Dolnym Śląsku Günter Grundmann, konserwator prowincji dolnośląskiej. W ponad setce pałaców, zamków, kościołów, kaplic kazał złożyć zabytki z muzeów wrocławskich, z wrocławskich kościołów, a także, jak się okazuje, przyjechały na Dolny Śląsk zabytki kradzione w Polsce w czasie II wojny światowej. Polski rząd w Londynie wzywa naród polski do prowadzenia rejestru zbrodni i zbrodniarzy niemieckich i przekazywania tych materiałów kierownictwu walki cywilnej. Że zaś bratankiem bandyty jest rabuś, jesteśmy obowiązani do prowadzenia także i list złodziei spod znaku swastyki, aby wiedzieć i dowieść światu, że Niemcy w Polsce dzielą się na tych, którzy odbierali życie i tych, którzy odbierali mienie. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli to mniej więcej jest metr. Polsce brakuje od czasów II wojny światowej 40 kilometrów archiwaliów, 50 milionów książek i 500 tysięcy dzieł sztuki. Dzisiaj będziemy podążać ich śladem. Nazywam się Joanna Lamparska, piszę książki i robię dla Was programy o tajemnicach historii. Dolnośląskie tajemnice mają zawsze premierę w niedzielę na kanale Radia Wrocław na YouTube. Oglądajcie nas, dziękujemy za wszystkie komentarze i mnóstwo niezwykle ciekawych dokumentów, które dostałam. I właśnie ich śladem idziemy dzisiaj za Armią Czerwoną, która wkracza na Dolny Śląsk w styczniu 1945 roku i zaczyna się dramat nie tylko ludzi, którzy tutaj mieszkają, ale również dramat zabytków, dzieł sztuki i archiwaliów. Wyobraźcie sobie prostego, młodego czerwonoarmistę, który wchodzi do niemieckiego pałacu na Dolnym Śląsku i znajduje tam skrzynie, instrumenty, pomieszczenia pełne różnych skarbów, które dla niego czasem są śmieszne, czasami są coś warte. Żołnierze grają na instrumentach, zabierają co mogą do kieszeni, ale polskie władze również, a przede wszystkim one chcą dostać się na Dolny Śląsk, żeby sprawdzić, czy nie ma tu skradzionych z Polski zabytków, bo one rzeczywiście tutaj również leżą. I zaczyna się pierwszy powojenny konflikt, ponieważ Rosjanie nie chcą wpuścić polskich badaczy, polskich muzealników na ten teren. Chcą najpierw sami sprawdzić, sami ograbić, a właściwie zniszczyć. Zwykły czerwonoarmista to jeszcze nie jest żaden problem, dlatego że za Armią Czerwoną, która wkracza na te tereny, idą tak zwane brygady trofiejne. To są specjalnie utworzone grupy historyków sztuki, ludzi związanych z kulturą, którzy wchodzą tu na Dolny Śląsk i przeglądają skrzynie, które nie tylko złożył Grundmann, ale także to, co w tych pałacach się znajduje. To są specjaliści, wiedzą, co zabierać. I w ten sposób ginie bezpowrotnie mnóstwo zabytków, w tym także tych, które Niemcy zabrali Polsce, przywieźli tutaj. Teraz tamta grabież się zakończyła, ale teraz to Armia Czerwona kradnie i wywozi na wschód. Szczególnie niebezpieczny jest podpułkownik Borys Filipow, dyrektor moskiewskiego Teatru Dramatycznego, który jest odpowiedzialny za cały Śląsk. I to on wydaje każdy rozkaz.
Kiedy w okolicach Kłodzka polscy muzealnicy trafiają na zbiory Galerii Drezdeńskiej, wybitne dzieła sztuki, chcą je zabrać, przyprowadzają ciężarówki. Wszystko już jest dobrze, już te skrzynie mają trafić na samochody i pojechać do Warszawy, kiedy wydarza się to. Nagle zjawiła się grupa radzieckich wojskowych. Zapakowane skrzynie zdjęła z mego samochodu, a mnie z ciężarówką zabrała do komendy wojskowej, oznajmiając, że będę zatrzymany do czasu przyjazdu osoby kompetentnej. Osobą kompetentną okazał się elegancki pan w mundurze, ale bez oznak stopnia oficerskiego, tylko na piersi miał jakąś sporą odznakę w kształcie gwiazdy, na czerwonym tle chyba. Był to członek czy też przewodniczący radzieckiej komisji rewindykacyjnej. Stefan Styczyński, polski muzealnik, pisze regularnie raporty z tego, co dzieje się na Dolnym Śląsku od końca 1945 roku poprzez rok 1946. Obserwuje Armię Czerwoną i jego raporty są naprawdę wstrząsające. Najpierw zaglądam do pałacu w Stolcu. Wspaniała rezydencja, w której zostały złożone zabytki z muzeów wrocławskich. Armia Czerwona tam wchodzi i początkowo po prostu przeglądają, co tam jest w środku. Ale nagle, kiedy nadchodzi zima, żołnierze zaczynają stopniowo po kolei wszystko palić. Obrazy, archiwalia, dokumenty, partytury. Po kolei, potem wyrywają podłogi. Nie ma zmiłowania. Wszystko, co można spalić, idzie do pieca, uwaga, do pieca chlebowego. Czy przy okazji robią chleb? Tego niestety nie wiemy, ale po tym, jak dzisiaj wygląda pałac w Stolcu, widać, że właśnie wtedy zaczęła się jego największa degradacja. Najgorsze jest to, że Rosjanie nie dopuszczają Styczyńskiego w ogóle do pałacu. Dopiero kiedy wszystko już totalnie zniszczą, rozgrabią, Styczyński może wejść i w swoim kolejnym dramatycznym raporcie pisze, że zastał skrzynie, które są rozwalone, wychodzi z nich jakieś siano, materiał, który prawdopodobnie służył do zabezpieczenia obrazów, a także, że na podłogach leży papier czerpany, brudny, ponieważ czerwonoarmiści wykorzystywali go do celów higienicznych. Styczyński jedzie teraz do Kamieńca Ząbkowickiego, czyli do przedwojennego Kamenc i pierwszą rzeczą, którą widzi, kiedy wchodzi do dawnego pałacu Waldemara Pruskiego i jego żony Kaliksty, to są dwie Niemki, które usiłują wyszarpać deski podłogowe, żeby nimi napalić w swoich domach. One szarpią te deski, a pomagają im ciągnąć wózeczek. Dwaj radzieccy żołnierze. Żołnierze zresztą wchodzą do pałacu w Kamieńcu. Oni nigdy czegoś takiego nie widzieli. To jest pałac burżujów. To jest bogate, piękne, w znakomitym stanie. I najpierw po prostu dla zabawy zrzucają kwiatony, zrzucają te konstrukcje, które wyglądają jak donice z kwiatami, potem rozwalają tralki, a potem najzwyczajniej ten pałac podpalają. Ale jeszcze wcześniej usiłują wyciągnąć stamtąd dywany. Są dwie metody kradzieży dywanów przez Armię Czerwoną. Albo można dywan, jeżeli jest bardzo duży, a w takim pałacu był bardzo duży, pociąć na kawałki. Oczywiście oni nie zdają sobie sprawy, że to już nie ma wartości. Po prostu go tak zabierają. Albo, jak w tym wypadku, żołnierze zwijają dywan w rulon, wielki dywan, podstawiają pod pałac niewielką ciężarówkę i usiłują z pierwszego piętra wypchnąć ten dywan na ciężarówkę. Dywan wysuwa się przez okno, powoli zaczyna się osuwać, spada i nagle słychać trzask. Samochód po prostu załamał się pod jego ogromnym ciężarem, zrzuconym z dużej wysokości.
Wraz z Armią Czerwoną do Kamieńca przybył także historyk sztuki, który pracował w Ermitażu i który mieszka na kwaterze u rodziny Szczudłowskich. Pani Szczudłowska po wojnie wspominała, że pewnego dnia pułkownik przyniósł do ich domu kawałek płótna. Był wycięty z ram, pognieciony, zniszczony i mówi tak: widzi pani, to jest obraz Velázqueza. Zabrałem żołnierzom, wycierali nim buty. Wycierali buty obrazem Velázqueza. Stefan Styczyński, polski muzealnik, opisuje sytuację na Dolnym Śląsku jako dramatyczną. To są bardzo smutne, rozdzierające raporty, które do dzisiaj zostały. Styczyński jest przerażony tym, co widzi, dlatego że bezpowrotnie giną nie tylko te zbiory, które Niemcy zabezpieczyli dla siebie, czyli na przykład zbiory muzeów wrocławskich, wówczas Breslau, ale także te, które zostały przywiezione na Dolny Śląsk, a wcześniej skradzione w Krakowie, w Warszawie między innymi. Przecież to tutaj leży między innymi Stańczyk Matejki, to tutaj przyjeżdża słynna trójka Czartoryskich, w której jest między innymi portret młodzieńca Rafaela de Santi. Ale najsmutniejsza jest sytuacja z końca 1946 roku, kiedy do Polski przychodzi list od Niemców, w którym piszą mniej więcej coś takiego. Wy tam na polskich ziemiach macie teraz pewną naszą kolekcję z Berlina. Bardzo nam zależy, żebyście ją nam oddali. Wyobrażacie to sobie? Po 5 latach wojny, niszczenia Polski i Polaków, Niemcy proszą, właściwie żądają, żeby oddać im ich kolekcję, która teraz znajduje się już na polskim Dolnym Śląsku, a chodzi konkretnie o pałac Bobolice koło Kamieńca Ząbkowickiego. Tam w czasie wojny zostaje przeniesiony z berlińskiego Muzeum Etnograficznego cały zbiór afrykański, między innymi słynne brązy z Beninu. Są to wyjątkowo cenne. Jeden z takich brązów został niedawno sprzedany za ponad 3,5 miliona dolarów. Maski, tak naprawdę wykonane z miedzi, przedstawiające władców Beninu. To był kiedyś maluteńki kraj na piasku z drewnianym pałacem, ale te niezwykłe maski, a także kość słoniowa i olej palmowy miały ogromną wartość. Te rzeczy zostały zagrabione przez Anglików w 1898 roku, ludność wymordowana, a następnie część tych zbiorów Anglicy sprzedają Niemcom. U Niemców to jest ponad 40 lat, aż do momentu, kiedy muszą to ratować przed bombardowaniami. I cały ten zbiór jedzie na Dolny Śląsk, do Bobolic, do pałacu koło Ząbkowic. I kiedy Polacy dostają ten list od Niemców, jadą tam, a tam oczywiście są już Rosjanie. Rosjanie mówią, to się nie błyszczy, chyba nie ma żadnego znaczenia, bardzo proszę, możecie to sobie po prostu zabrać. Pułkownik Mielkadze, który dowodzi tamtejszymi żołnierzami, pozwala Polakom zabrać zabytki. Kiedy wracają następnego dnia z samochodami, okazuje się, że nie ma tam już nikogo. Nie ma Mielkadze, nie ma żołnierzy i nie ma zabytków. W 8 wagonach towarowych wyjechały wszystkie skarby z Bobolic. Potem zostały częściowo oddane, ale w Polsce nie zostało absolutnie nic. Co tak naprawdę wiemy o skali tej gigantycznej grabieży radzieckiej w 1945 roku i w kolejnych latach? Tak naprawdę nigdy tego nie policzyliśmy. Wiemy, ile ukradli nam Niemcy w czasie II wojny światowej. Tak jak mówiłam, 500 tysięcy dzieł sztuki ciągle czeka na odnalezienie, 50 milionów książek i ponad 40 kilometrów archiwaliów. Ale tego, co było na Dolnym Śląsku, nie jesteśmy już w stanie ani policzyć, ani prawdopodobnie odzyskać. Tylko w 1945 roku z Dolnego Śląska wyjeżdża 100 ciężarówek Armii Czerwonej z łupami i kilka wagonów towarowych.
Potem kolejne takie transporty będą wychodzić z okolic Zamku Książ, obiektów rezydencjonalnych w Kotlinie Kłodzkiej. I tak naprawdę do dzisiaj wiemy jedynie to, że Związek Radziecki w dawnych czasach wymienił się z Niemcami częścią zagrabionych nam zabytków. A dzisiaj trzeba będzie prawdopodobnie o nie dalej walczyć.